Ty, Licia i Franek. I Franek. Bardzo mi miło. Zobaczcie, przywiozłem dzisiaj do Was taki mój magiczny worek. Ten worek służył mi kiedyś jako taka torba podróżna. Kiedy jechałem gdzieś w drogę, pakowałem do niego najpotrzebniejsze rzeczy w podróży. Czyli wiadomo, konserwy, ziemniaki, cebula. Ale w pewnym momencie odkryłem, że ten worek zaczął mi robić żarty. I teraz będziecie mogli zobaczyć, na czym to polega. I to ja. Wyciągnij wszystko, co znajduje się w środku. Pokaż, co tam ukryłem, bo nie pamiętam. Co my tu... Chusteczka? Nie śmiejcie się ze mnie. Worek, jak widzimy, jest całkowicie pusty, czysta, tylko nie smakuje tutaj. A worek, jak widzimy, jest pusty. Do tego pustego worka w przyszliku nie proszę z powrotem chustkę. Lidzia, ty tutaj na środku tak dmuchnij. Pięknie. I Franek wyciągnie ze środka chustkę i mi poda. Odejdę. Tylko już bez żartów. Nie możesz żartować z pana magika.